Kluczy jest dużo. Pytanie jest, czy znajdujemy odpowiedni klucz, żeby otworzyć odpowiednie zamki. Są różne drzwi, które mają w miarę uniwersalne zamki, albo nam się wydaje, że są uniwersalne, natomiast za każdym razem do dużych drzwi pod tytułem na przykład praca z młodzieżą, praca z dziećmi, są troszkę inne klucze i trzeba je może nawet nie robić nowe klucze, tylko szlifować posiadane, żeby one trafiły i dobrze otworzyły te drzwi, które nam chodzi, a czasami wystarczy tylko trochę, no tak, właśnie doszlifować. I ja sobie myślę, że uniwersalne składowe, żeby ten klucz dobrze dobrać, żeby to nie był klucz francuski, tylko klucz, który otworzy drzwi, nie na siłę, to będzie taki rodzaj empatii, zaangażowania i próby wyczucia otwartości, tak, takiej życzliwego podejścia, które buduje tą sytuację wstępną. Bo jak sobie przyglądamy się naszym wszystkim projektom od już 3 lat w BMK na Dolnym Śląsku, no to kwintesencją i z jednej strony najsilniejszym elementem, a z drugiej strony największym wyzwaniem jest próba zachęcenia potencjalnych uczestników do włączenia się do projektu. Na pewno jest przenikanie osób i osoby zaangażowane w BMK w jakimś sensie gdzieś albo mają kontakt, albo gdzieś były beneficjentami czy Domów Kultury Plus, czy nie wiem, animatorów kultury, innego takiego projektu kadrowego NCK-u, więc na pewno ten przepływ jest, w tym momencie to jakoś się wspiera. Ja mam takie marzenie, żeby wszyscy ludzie na świecie migali. I jakimi sposobami ja to zrobię, to jest ważne. I jeżeli ja tutaj jakkolwiek mogę się zainspirować, a mogę, albo kogokolwiek mogę przychachmęcić do mojego celu, no to jest ważne. Nasz projekt dobiegł końca w ciągu tygodnia lipcowych wakacji. W Ośrodku Kultury były organizowane warsztaty filmowe zatytułowane Opowiem Wam o Gryfowie. Był to projekt edukacyjny dla młodzieży z Gryfowa i okolic. W trakcie warsztatów został zrealizowany film, który na dzisiejszym szkoleniu zaprezentowałyśmy i chyba nawet się spodobał. Rekrutujemy liderów, a więc osoby, które są aktywne w swoich społecznościach, które często też już mają jakiś dorobek i przede wszystkim potrafią zaangażować innych do swoich pomysłów. I tacy ludzie są w bardzo młodej kulturze w tym projekcie. Rozmawialiśmy o tym, o trudnej roli lidera, rozmawialiśmy o blaskach i cieniach tej roli, a także o łączeniu tej roli z innymi rolami. No, jest tak, że ktoś, kto jest liderem, jest w pewnym rozkroku, bo z jednej strony jakby musi podejmować nowe wyzwania, podejmować ryzyko, z drugiej strony musi projektem zarządzać, musi to ryzyko minimalizować i musi być po prostu menedżerem.